Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Pan Jezus razem z uczniami idzie do Jerozolimy, idzie do Jeruzalem, aby oddać swoje życie, umrzeć za nas. Idzie tam i przed nim idą apostołowie, którzy przygotowują mu miejsce. Jakub i Jan byli nazwani synami nie tylko Zebedeusza, ale też synami Gromu, Boanerges. Ponieważ, kiedy jedno z tych miasteczek samarytańskich nie chciało ich przyjąć, chcieli, jak słyszymy, rzucić ogień z nieba, żeby ich pochłonął, tak jak Sodomę i Gomorę. Takie mieli jeszcze spojrzenie na ludzi, którzy byli niechętni im. Jest tutaj pewnego rodzaju droga, którą Pan Jezus z nimi przechodzi, żeby ich nauczyć swojej mentalności. Każdym z nas jest taka mentalność tego świata. Jeżeli ktoś czyni nam dobro, to odpłacamy mu dobrem. Kiedy ktoś nas odrzuca, chcemy tym samym mu odpłacić. Natomiast od Pana Jezusa uczymy się, że nie powinniśmy szukać odwetu. Ksiądz Jerzy Popiełuszko tutaj też przypominał, że przede wszystkim trzeba zło dobrem zwyciężać. Nie można za zło płacić złem. Panu Bogu trzeba zostawić Jego osąd, Jego karanie, bo Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, za zło karze. Natomiast my nie jesteśmy bogami. Później okaże się, że jeden z tych synów Zebedeusza, Jan, razem ze świętym Piotrem, przybędą do Samarii, bo wcześniej działał diakon Filip i ludzie zaczęli przyjmować Ewangelię. I tam później Piotr i Jan, właśnie syn Zebedeusza, syn Gromu, nakładał na nich ręce i zamiast Gromu wstępował Duch Święty, jak ten ogień po zesłaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. A potem, kiedy pojawił się ogień prześladowań i apostołowie musieli uciekać, to kto ich pierwszy przyjął? Właśnie ci, którzy chcieli ukarać śmiercią. To oni później stali się miejscem ucieczki dla nich. Uciekali z Jerozolimy, bo tam jeden z tych właśnie synów Gromu został skazany na śmierć, czyli brat starszy Jana, Jakub, jako pierwszy z apostołów oddał życie w Jerozolimie, a właśnie Samaria, Samarytanie stali się dla nich miejscem ratunku. Oni ich przyjęli. Paradoksalnie Pan Bóg chce nam pokazać, że czasem osoby, ludzie, do których mamy niechęć,
mogą się zmienić. Mogą stać się naszymi przyjaciółmi. Bóg chce nas wyzwalać z naszych stereotypów, z naszych zniewoleń, z naszych uprzedzeń. Dzisiaj słyszeliśmy ten piękny fragment listu do Galatów. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A więc trwajcie w niej i nie poddawajcie się pod nowe jarzmo niewoli. Człowiek wolny to człowiek wolny od chęci zemsty, chęci czynienia zła. Wolność realizowana nie jest realizowaniem tego, co mi się chce, tylko na zasadzie odkrywania dobra i czynienia dobra dla innych. Człowiek prawdziwie wolny jest wolny od zła, bo wszelkie zniewolenia to przede wszystkim zniewolenie złym duchem. Grzech, przez który zły duch nas chce zniewolić, jest właśnie zniewoleniem. I dzisiaj, kiedy tak patrzymy na ten fragment listu do Galatów, to warto sobie uświadomić, że toczy się w naszych sercach taka walka między tym, co duchowe, a tym, co cielesne. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. Stąd nie ma między nimi zgody. I tutaj święty Paweł zachęca, żebyśmy się pozwolili prowadzić duchowi, wtedy nie będziemy zniewoleni. Ale jak poddać się prowadzeniu Duchowi Świętemu? Dzisiaj Pan Jezus poddaje pewnego rodzaju takie odpowiedzi, że jeżeli ktoś chce iść za Nim, to powinien żyć chwilą obecną. Nie rozpamiętywać jakichś koszmarów, strasznych rzeczy z przeszłości, śmierć ojca, albo ciągle gdzieś tam patrzeć do przodu, oczekiwać nie wiadomo czego. Jeżeli pójdę za mistrzem, to będę miał jakieś profity. A Pan Jezus mówi, nie. Lisy mają nory, ptaki mają gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy położyć. Nie spodziewaj się czegoś szczególnego tutaj na ziemi, jeżeli pójdziesz za mną. Spodziewaj się wolności, spodziewaj się szczęścia bez końca. Tak, ale nie przyjemności. Ja idę na krzyż i kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Tu w tym fragmencie Ewangelii, której wysłuchaliśmy, tłumacz nie użył tutaj słowa, które po trzykroć się pojawia. Słowo oblicze Jezusa, że kiedy Pan Jezus posyłał ich jakby przed swoim obliczem, oni cały czas mieli widzieć Pana Jezusa w tym wszystkim. Kiedy powoływał, też patrzył na nich. I w tym pięknym psalmie 16, w Starym Testamencie mędrcy mówili, że to jest najważniejszy tekst całego Starego Testamentu, z całej Biblii hebrajskiej, a mianowicie ten 8 werset z tego psalmu, który brzmi: zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. To jest jakby klucz do rozumienia tej właśnie wolności. Pan Bóg, kiedy patrzy na nas, nie patrzy jak na złodzieja policjant, który chce wypisać zaraz mandat, tylko patrzy jak ten, który się troszczy. Pragnie dla nas szczęścia. Chce, żebyśmy nie wchodzili w jakieś zło. Twórca bardzo pesymistycznej filozofii, niejaki Sartre, kiedy był dzieckiem, kiedy był sam w swoim pokoju i coś tam zepsuł, miał świadomość, że Pan Bóg na niego patrzy. Nie miał wizji Boga, który patrzy na niego z miłością. Od razu sobie uświadomił, że Bóg go za to ukaże. I postanowił, że odwróci się od Boga. Stał się ateistą. Natomiast my odkrywamy w tym obliczu nie jakieś kary czy jakieś zagrożenie, ale właśnie bezpieczeństwo, troskę, kochające oblicze Ojca. Piotr, kiedy zdradził Pana Jezusa, miał okazję spojrzeć w oblicze Pana Jezusa miłosiernego i na to gorzko zapłakał. Nie widział w tym obliczu spojrzenia gniewu, złości, chęci zemsty, kary, ale właśnie chęci ratowania tego biednego grzesznika, którym był Piotr. I tutaj apostołowie, kiedy są wysyłani, oni mają przed sobą spojrzenie Jezusa.
i to spojrzenie mają uczyć się tego spojrzenia. Jakub i Jan, kiedy spojrzeli na miasteczko samarytańskie, które ich nie przyjęło, spojrzeli nie spojrzeniem Jezusa, tylko jeszcze swoim starym spojrzeniem, takim stereotypowym, takiej niechęci Żydów do Samarytan. A Pan Jezus właśnie uczy innego spojrzenia. W liście do Hebrajczyków czytamy: patrzcie na Jezusa, On nam wierze przewodzi i ją wydoskonala. Bardzo ważne jest patrzenie przez wiarę, sercem pełnym wiary, właśnie kiedy adorujemy Pana Jezusa i uczymy się od Niego, jak patrzeć na drugiego człowieka. Bo Pan Jezus, kiedy mieszka w naszym sercu, chce przez nasze serce kochać. Święta siostra Faustyna Kowalska prosiła o miłosierne serce, miłosierne ręce, ale też miłosierne oczy, żeby nawet na najgorszego zbrodniarza patrzeć tak, jak patrzy Pan Jezus. Dzisiaj prośmy Pana Jezusa, aby oczyszczał nasze serca, żebyśmy przede wszystkim nie tyle oglądali się wstecz, rozpamiętywali, co takiego inni nam złego uczynili i też nie za bardzo wchodzili w jakieś marzenia, co to będzie w przyszłości, bo tej przyszłości może nie być. To wszystko jest w rękach Pana Boga. Dzisiaj Pan Jezus mówi, kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. A więc, aby nadawać się do Królestwa Niebieskiego, trzeba dzisiaj, w tym teraz, patrzeć na oblicze Chrystusa. I tak jak w tym psalmie sobie powtarzać, zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy i nic mną nie zachwieje.